Ja chciałbym się dzisiaj podzielić w takim mało popularnym temacie, mianowicie o wstydzie. I chciałem wam powiedzieć o trzech takich historiach o moim nawróceniu, kiedy musiałem zmierzyć się realnie ze wstydem. Wiecie, ja jak się nawróciłem, jak poznałem Jezusa, tak jak potrafiłem, tak jak umiałem, poszedłem za Nim na maksa. Zacząłem jeździć na wszystkie możliwe spotkania dla mężczyzn, spotkania modlitewne, nabożeństwa. I wiecie, pamiętam, któregoś piątku jestem w namaszczeniu zbiorowym. Boże, mnie poślij, ja zawsze, ja nigdy się nie wycofam, ja, mnie użyj, jestem w sile ognia w kościele. Spotkanie się kończy, w sobotę rano wsiadam, byłem kilka miesięcy nawrócony, wsiadam w samochód żony, miałem zrobić zakupy i umyć samochód. Wtedy tam w naszej miejscowości był jeden, jedyny sklep, gdzie zakupy robili wszyscy sąsiedzi, wszystkie ważne, jakieś tam różne osoby. Wchodzę do tego sklepu, robię zakupy, podchodzę do kasy i widzę człowieka, który zbiera na chore dziecko pieniądze. I taki pierwszy odruch miałem taki, jak miałem kiedyś w świecie, tak? Sięgnąłem do portfela, chciałem włożyć 10 zł. A tu nagle słyszę niespodziewanie. Podejdziesz, powiesz o mnie i pomodlisz się. Wiecie, jaka była moja pierwsza reakcja? 12 godzin wcześniej stałem i krzyczałem, mnie użyj, ja idę, stoję i patrzę. Namierzyłem jednych sąsiadów, namierzyłem drugich. Co tu zrobić? Zaczynam kombinować, wiecie, to ja najpierw pójdę umyć ten samochód. Wyszedłem, umyłem ten samochód, wróciłem do tego sklepu, nie pomodliłem się tego człowieka, nie podszedłem. Wiecie, wracałem samochodem, samochód nawet dawał mi znaki. Miałem zapięty pas, on w ogóle piszczał, świeciła się choinka w ogóle, jakbym... Ja z każdej strony wiedziałem. Nie miałem wtedy jeszcze też poznania. Od razu załadowało mi się potępienie. Czułem się fatalnie, wiecie, wróciłem do domu, ale to był bardzo ważny moment w moim życiu. Ja siedziałem tego dnia i podjąłem takie, wiecie, ważne decyzje. Na tyle, na ile rozumiałem. Ja wtedy jeszcze w ogóle nie czytałem listów. Ja wtedy się poruszałem cały czas w Ewangeliach, więc pewnych rzeczy jeszcze w ogóle nie wiedziałem. Ale mówię, Boże, to był ostatni raz. Ja nie chcę być hipokrytą. Nigdy więcej się nie wycofam. To jest moja decyzja. Wiecie, bo tak jak my śpiewamy tutaj w czasie uwielbienia, tak? Do boju armio Boga, ale gdzie jest ten poligon? Jak wyjdziemy stąd, tam jest ten poligon. Każdy z nas jest wyposażony. Każdy z nas jest uzbrojony. Ja wtedy dałem się oszukać. Bałem się stracić twarz. Wstydziłem się. Natomiast po tej decyzji, 6 dni później, przyszła nowa sytuacja. Stanąłem na wysokości zadania i jak nigdy wtedy doświadczyłem w ogóle, co to znaczy, kiedy byłem posłuszny temu, co odebrałem, kiedy postanowiłem, że jakby idę, co to znaczy w ogóle mieć dostęp do Jego chwały. Wiecie, ja czułem w ogóle, że jestem gdzieś indziej, że jestem w ogóle w ramionach Ojca. To była pierwsza historia, tak będę stopniowo przechodził w czasie. Druga historia wiąże się z wyjściem na ulicę i z ewangelizacją. Ja pamiętam, że byliśmy z żoną wtedy w takim kościele, ja w ogóle byłem takim wygarniturowanym prawnikiem. Bardzo często używałem O i E. Pamiętam, kiedyś byliśmy na ulicy w trakcie ewangelizacji, na której był też Artur Zagaton. My nie znaliśmy ich wtedy jeszcze. Pamiętam, że próbowałem się w tym zobaczyć. Wszyscy generalnie na ulicy śpiewali pieśni, bo tak zobaczyłem, że można być wolny. Stałem sobie pod murem i patrzyłem, że też bym tak chciał. Ale pewne rzeczy były we mnie jeszcze mocno poblokowane. Minęło kilka miesięcy i zaczęliśmy się spotykać. Zaczął powstawać podobno ten kościół. I po kolejnych kilku miesiącach pamiętam, że Artur jechał na jakąś usługę, a Agata mówi, zrobimy inne spotkanie, wyjdziemy na ulicę.
w tym momencie ja bardzo wiedziałem, że ja chcę. Że ja chcę być na tej ulicy. Natomiast co się działo w mojej głowie, to z każdej strony, każdą myśl, którą słyszałem, to było tak. Ty idioto, ty debilu, jesteś skończony. Sam strzela sobie w kolana. Nie można bardziej. Już po tobie. Już po tobie. Nie będziesz miał pracy, nie macie. Nie macie. Wiecie, w mojej głowie była walka. Ja robiłem, chciałem, ale robiłem kalkulację. Ewangelizacja była przy Dworcu Wileńskim. Ja zastanawiałem się, ile osób z mojej pracy może przejść. Jakie jest prawdopodobieństwo, że jakiegoś spotkam. Naprawdę. O takich rzeczach rozmyślałem. Przełamałem się, w odwadze poszedłem, bo bardzo tego chciałem. I wiecie, i to też była taka sytuacja, kiedy ja już o tym mówiłem. Duch Święty wtedy bardzo wyraźnie mi pokazał. Nas tam głosiło wtedy 6 osób. I te 6 osób, każdy miał inną historię. Natomiast jak ważne jest świadectwo każdego z nas. Bo głosiło 6 osób i stawali zupełnie inne osoby, ale przy każdym. Każde świadectwo było ważne. Ja to zobaczyłem ten obraz i zapamiętam to do końca życia. Co chcę jeszcze przy tych pierwszych dwóch historiach powiedzieć? Wiecie, też jakby chciałbym rozwalić pewną taką mrzonkę religijną, która się wytwarza. Bo to nie jest tak, że kiedy pójdziesz za Bogiem, kiedy w ogóle zaczniesz służyć, to nagle cały świat zacznie ci kibicować, Bóg to tak zrobi, że będą cię lubić, że to właśnie Bóg tak zrobi. Nie, nie będzie tak. Kiedy zaczęliśmy śmiało głosić Ewangelię sąsiadom, kiedy zaczęliśmy głosić Ewangelię naszym znajomym, 99% ludzi się od nas odwróciło. Zaczęli uznawać nas za wariatów. Kiedy wyszedłem na ulicę głosić Ewangelię, to jedna z byłych naszych pracownic, która przez 4 czy 5 lat nie była już w kancelarii, zadzwoniła do mojego wspólnika ówczesnego i powiedziała, że to nie może tak być, że trzeba zrobić wszystko, żeby usunąć go z kancelarii. Jak to możliwe w ogóle, bo on przynosi wstyd i w ogóle hańbę kancelarii. Więc prześladowania, jedna rzecz, która jest pewna, prześladowania mieć będziecie i one są, tak? Natomiast kiedy realnie możemy pokonać wstyd? Kiedy wiemy, że jesteśmy zaakceptowani, realnie zaakceptowani, kiedy się czujemy bezpiecznie, kiedy te rzeczy jakby nie robią na nas żadnego wrażenia. Wiecie, bo tak naprawdę tego rodzaju prześladowania, one nas ani nie zabiją, ani nas tak naprawdę nie zniszczą, tak? Ale w wymiarze naturalnym, kiedy idziesz za Jezusem, coś stracisz, zapłacisz jakąś tam cenę, tak? Ale żeby nie było tak kolorowo, że mówię tylko o pierwszych historiach, jakby z początku, to powiem wam o trzeciej historii. W listopadzie zeszłego roku kupowaliśmy samochód. Kupiliśmy Kia Carnival. Biorąc pod uwagę ileś tam poprzednich lat naszego życia, to według takich ludzkich standardów, kanonów piękna, to najgorszy samochód był. Natomiast i mówię to bardzo prawdziwie, bardzo szczerze. Ja kupując ten samochód, ja byłem tak szczęśliwy, ja w ogóle sobie go upatrzyłem. Pojechaliśmy do Wrocławia. On mi się podobał. Jak im jechałem, w ogóle uważałem, że w ogóle za tym samochodem nie jechało mi się lepiej. W ogóle bardzo szybko odebrałem objawienie, żeby na tym jej szybie strzelić sobie napis ewangelizacyjny. I generalnie wszystko było fajnie. Do czasu. Do czasu, kiedy założyłem firmę konsultingową i miałem zacząć jechać w środowisko, które znałem wcześniej i pracować. Wiecie, diabeł bardzo często, wystarczy przeanalizować kuszenie Jezusa, przychodzi i mówi do nas poprzez słowo. Tak? Pomoc na słowo. Dlatego tyle syfu jest na przykład, tyle takiego bałaganu jest w kościele i każdy gdzieś znajduje jakiś werset. I ja wtedy przyjąłem sobie słowo, że kaznodziei i Salomona, tak? Że ubogi mędrzec tak naprawdę nie jest taką odpowiedzią, bo nie chcą go słuchać. Czy to jest w Biblii? Jest w Biblii. Czy to jest prawda? Jest prawda. Czy to jest prawda do tamtej sytuacji o mnie? Nie. To nie była prawda o mnie. Przez blisko 2 miesiące jeździłem żony małą BMW. Jeżdżąc tam, w pewnym momencie zacząłem w ogóle, wiecie, tak się bujałem, ale tak nie byłem w stanie, zacząłem wiedzieć w ogóle, że w ogóle w grzechu jestem. Ale z drugiej strony i tak sobie ważyć, to była taka, to nie była rozmowa z Bogiem moja, a propos tej księgi kaznodziei Salomona, tylko
jakaś tam formuła lęku, coś nie zostało przerobione. Jeszcze moja żona w pewnym momencie powiedziała do mnie, dosyć tego. To ty wziąłeś to objawienie, to ty jeździsz tym samochodem. Jakby ja z każdej strony wiedziałem w ogóle, że... No i wiecie, przyszedłem z tym realnie do Boga. Bardzo szybko mi pokazał. Nie czujesz się w tym temacie bezpiecznie. Wstydzisz się. Wstydzisz się, nie czujesz się bezpiecznie. Wiecie, i ja bardzo poważnie tak twoje słowo. Ja w ogóle, ja jestem człowiekiem krzyża. Ja jestem w ogóle absolutnie przekonany. Ja to przyjąłem, wdrażam to w życie. Jezus Chrystus wycierpiał hańbę krzyża. Tak? Na Niego spadł wstyd. Abym ja nie musiał się wstydzić. Abym miał dostęp do Jego chwały. Więc jeśli ja się wstydzę, to się na to nie zgadza. Ja występuję przeciwko temu i to się musi wycofać, tak? W jaki sposób w ogóle ja radzę sobie, wiecie, tak naprawdę, jeśli przychodzą jakieś symptomy tak związane w ogóle ze wstydem, tak? Ja generalnie staję na słowie. Staję na tym, co mówi słowo, na obietnicach, które są w Biblii. Wiecie, też jakby poddaję się Bogu i przeciwstawiam się diabłu, tak? Nie jest w stanie przyjść do mnie, tak? Wiem, że wstyd nie pochodzi od Boga, tak? Dwa, rozważam, ja dużo w ogóle rozważam. Naprawdę dużo rozważam, kim ja jestem w Chrystusie. Kim ja realnie jestem, wiecie? Ja w ogóle często to robię i dużo. W ogóle zatapiam się w ojcostwie, wiecie? Bo ja realnie chcę budować jakby moje poczucie bezpieczeństwa i tej świadomość akceptacji. Ja to buduję. Wiecie, kiedy rozważam, kim jestem w Chrystusie, kiedy rozważam ojcostwo, tak, to ja buduję w sobie więcej. Ja jakby jestem świadomy tego, że przekraczam jakąś tam kolejną granicę. Tak? No i finalnie efektem tego jest to, że działam w odwadze. Pomimo lęku działam w odwadze, niszczę dzieła diabła i odbieram mu kolejny teren. Abaj, kochani, ja mam pytanie. Wstyd to jest taka zaraza. Ja, jak nawróciłem się, znalazłem taki sposób do swojego życia. Uważam, że godny polecenia, jeżeli chodzi o wstyd. Ponieważ wbrew temu, co dzisiaj sobą prezentuję, byłem człowiekiem bardzo zawstydzonym. Dzisiaj się w ogóle nie wstydzę. Niczego się nie wstydzę, nikogo się nie boję. Ale co robię? Kiedy zauważam, tak jak Michał mówił, jakąś sytuację, która wpływa na mnie i powoduje, że zaczynam się wstydzić, to wiecie, co robię? Projektuję coś kontra tej sytuacji. Na przykład ostatnio sobie zaprojektowałem dzwonek w telefonie. Mój telefon dzwoni w ten sposób. Jezus jest Panem, a diabeł frajerem. Nagrałem sobie to i to jest bardzo głośne. I to, że to nagrałem, to jest ok. Ale żebyście widzieli, co to wywołuje w miejscach publicznych. I teraz co ja sobie robię? Ja sobie robię takie treningi. Nie dalej jak przedwczoraj jestem w aptece. Kupuję coś tam. I ja w ogóle wyjmuję, bo ja taki, nie mam coś, to noszę w ręku. Noszę portfel w ręku, ten telefon, ja to kładę. I ten telefon zaczyna dzwonić. Wiesz, jaki jest pierwszy impuls? Natychmiast odbierz ten telefon, nie? Ale ja czekam do drugiego dzwonka. A ona mi pakuje te witaminy moje, nie? A on leży ten telefon. Do trzeciego dzwonka. Wiecie, o co chodzi? Rewelacyjna rzecz, godna polecenia, naprawdę. Trening czyni mistrza. Wstyd trzeba zabijać. I możemy sami sobie wymyślać sytuacje, w których diabła będziemy dojeżdżać jak burą sukien.